Cztery Ewangelie opisują narodziny, życie i dzieło, śmierć oraz martwych w stanie Jezusa Chrystusa. Pierwszy rozdział dziejów apostolskich przedstawia Jego wniebowstąpienie. Od tamtego momentu mija bez mała dwa tysiące lat. Co w tym czasie dzieje się z Jezusem? Ten temat wydaje się jezowiany dosyć dużą dozą tajemnicy, jednak jedna z ksiąg Biblii w swojej nazwie zakłada, że odsłania, objawia pewne tajemnice. Jest to oczywiście Księga Apokalipsy i dzisiaj będziemy chcieli sobie właśnie odpowiedzieć na to pytanie, co stało się z Jezusem, gdy wstąpił do nieba. Serdecznie zapraszam. W czwarty rozdział Księgi Apokalipsy dowiadujemy się o takim generalnym nabożeństwie, które systematycznie odbywa się w niebie. Na pierwszym planie oczywiście znajduje się tam sam tron Boga. Wokół jego tronu znajduje się 24 trony, na których zasiadają starsi, jak również jest tam miejsce dla czterech tajemniczych postaci. Również znajduje się tam siedem duchów bożych, które wyobrażają pełnię Ducha Świętego. Już taki pobieżny przegląd tej listy sugeruje, że kogoś istotnego tam brakuje oczywiście Jezusa. Kiedy czytamy piąty rozdział Księgi Apokalipsy, Jezus wchodzi na scenę. Zatem jest to ten bezprecedensowy moment, kiedy wstąpił do nieba. Co miało tam miejsce? Czytajmy rozdział piąty. I widziałem w prawej dłoni tego, który siedział na tronie, księgę zapisaną wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowaną siedmioma pieczęciami. Widziałem też anioła potężnego, który wołał głosem donośnym, Któż jest godny otworzyć księgę i zerwać jej pieczęcie. I nikt w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią nie mógł otworzyć księgi, ani do niej wejrzeć. I płakałem bardzo, że nie znalazł się nikt godny otworzyć księgę, ani do niej wejrzeć, a jeden ze starców rzecze do mnie, nie płacz, zwyciężył. Lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy, i może otworzyć księgę i zerwać siedem jej pieczęci. I widziałem pośrodku między tronem a czterema postaciami i pośród starców stojącego baranka, jakby zabitego, który miał siedem rogów i siedmioro oczu, a to jest siedem duchów bożych zesłanych na całą ziemię. I przystąpił i wziął księgę z prawej ręki tego, który siedział na tronie. Czytając ten krótki fragment, z pewnością od razu kilka pytań ciśnie nam się na usta. Między innymi, co to za zwój? Dlaczego on był taki ważny i dlaczego nikt nie był w stanie go otworzyć? Kiedy analizujemy ten fragment, koniecznie trzeba przenieść się też do Starego Testamentu, kiedy to starożytni królowie izraelscy właśnie obejmowali swoje. Urzędy. Już w księdze powtórzonego w prawa, w XVII rozdziale, i tam od wersetu 18 Bóg daje pewne zaleczenie, że kiedy nowy król obejmował swój urząd i zasiadał na tronie, to miał za zadanie odpisać sobie nazwoju prawo Mojżeszowe i jakby to miało symbolizować, że to Bóg panuje. Natomiast On jest Jego ziemskim przedstawicielem i On jest tym, który egzekwuje to prawo w ludzie Bożym. Czytając dalsze losy narodu izraelskiego, widzimy, że zalecenie to było pielęgnowane przez kolejnych królów izraelskich. Między innymi, kiedy otwieramy drugą Księgę Kronik, 23 rozdział i werset 11, kiedy to właśnie nowy król wchodził na urząd, zaczął zasiadać na tronie, to otrzymał również zwój, gdzie było spisane Boże Prawo. Zatem, kiedy Jezus. Bierze ten zwój, to znaczy, że to jest moment jego intronizacji. To znaczy, że od tamtej pory jest królem królów i panem panów i zasiada wraz z ojcem na tronie. I w ten sposób rządzi całym uniwersum. Jednak co miałoby znaczyć w tym kontekście? to, że ten zwój zawiera w sobie prawo Boże. Dlaczego w takim razie nikt nie mógł tego otworzyć? Jest to ciekawe, że ten zwój jest zapieczętowany siedmioma pieczęciami. I dopiero kiedy zostaną zerwane wszystkie pieczęcie, dopiero wtedy zwój będzie mógł być otwarty. I kiedy czytamy kolejne rozdziały, co będziemy czynić, Apokalipsy dowiadujemy się, że kiedy są oderwane kolejne pieczęcie, to jest to nic innego jak Odkrywanie kolejnych kart historii, która ostatecznie kończy się szczęśliwym finałem, kiedy to Jezus przychodzi i zakłada swoje wieczne królestwo, gdzie panuje sprawiedliwość i miłość, gdzie panuje Boże prawo. Zatem, kiedy ten zwój będzie otwarty, to znaczy, że Jezus będzie już w pełni rządził, że nie będzie żadnej istoty, która nie podporządkowuje się jego panowaniu. To będzie moment, kiedy Królestwo Boże zwycięży. I warto sobie powiedzieć tutaj na tym miejscu, że gdyby nie Jezus, to historia nie potoczyłaby się w ten sposób, że skończyłaby się tym cudownym finałem. Gdyby nie Jezus, nie mielibyśmy nadzieje na wieczność, na zbawienie, na coś lepszego. Gdyby nie Jezus, nawet już by nas tutaj z pewnością nie było. Dzięki niemu Jesteśmy, mamy nadzieję, bo On zwyciężył, On już zasiada na tronie i On realizuje dalej plan zbawienia, który w pewnym momencie będzie sfinalizowany. I jemu niech będzie chwała za to. Dlatego nikt inny nie był w stanie otworzyć tego zwoju, ponieważ tylko Jezus dokonał tego niesamowitego dzieła zbawienia. Warto również podkreślić w jaki sposób Jezus jest ukazany w tym rozdziale. Jest on przedstawiony jako baranek Boży. Oczywiście bierze się to z symboliki Starego Testamentu, kiedy składane były baranki na ofiarę dla Boga. Jezus jest tą doskonałą ofiarą, w której spełniły się te starotestamentalne Zapowiedzi z tych fizycznych baranków. On jest naszą ofiarą, on jest naszym zbawieniem. I to jest ciekawe, że najczęstszym symbolem, pod którym Jezus występuje właśnie w Księdze Apokalipsy, jest właśnie baranek. Aż 28 razy w tej Księdze przedstawia się w taki sposób. I to jest niezwykłe, że Księga Apokalipsy zwykle kojarzy nam się z różnymi bestiami, smokami, które wyobrażają demoniczne siły, które wyobrażają samego diabła. I w tym wszystkim widzimy baranka, baranka. I baranek ostatecznie panuje również nad tymi bestiami. Baranek zwycięża nad tymi bestiami. W tym fragmencie ten baranek posiada siedem rogów oraz siedmioro oczu. Musimy pamiętać o tym, że Izrael w dużej mierze to był lud pasterski i pasterze nieraz obserwowali, jak barany walczyły o dominację w stadzie. I zwykle ten, który miał większe rogi, ten zwyciężał. Siedem to w Biblii liczba pełni, liczba doskonała, dlatego kiedy Jezus jest przedstawiony jako ten, który posiada siedem rogów, to znaczy to jest ten, który posiada pełnie mocy, pełnie władzy. On jest tym, który dominuje. Chociaż w piękny, delikatny sposób, bo On używa przede wszystkim miłości. Natomiast siedmioro oczu to jest siedem duchów bożych, które zostały zesłane na całą ziemię. I kiedy wspominamy czwarty rozdział Księgi Apokalipsy, to tam siedem duchów bożych było obecnych na sali tronowej. Kiedy jednak Jezus wstępuje do tej sali tronowej, kiedy Jego ofiara jest przyjęta przez niebo, kiedy zaczyna zasiadać wraz ze swoim ojcem na tronie, to czy. Pamiętamy o tym, że tych siedem duchów bożych jest zesłanych na całą Ziemię. I oczywiście miało to miejsce w dzień Pięćdziesiątnicy, kiedy Jezus wstąpił do nieba. Duch Święty został wylany na Kościół. Duch Święty dzisiaj przebywa tutaj na Ziemi. To Duch Święty jest przedstawicielem Chrystusa tutaj na Ziemi. To przez Ducha Świętego Jezus dalej wykonuje dzieło zbawienia tutaj na Ziemi, w sercach ludzi. Po całej tej scenie czytamy w dalszych wersetach z piątego rozdziału, że całe niebo wydało radosny okrzyk uwielbienia właśnie względem Jezusa i Ojca. Skoro niebo się raduje z tego powodu, że Jezus odkupił ludzkość i zasiadł na tronie, tym bardziej my powinniśmy się ratować, którzy jesteśmy szczególnym obiektem jego miłości i którzy zostaliśmy odkupieni. Tym bardziej możemy chwalić Jezusa za to, czego dokonał w ogóle na świecie, ale również dla nas osobiście. Dlatego chwała Ci Jezu, dołącz się do tego okrzyku.